kontynuować serię tych szalonych, pouczających, a jednocześnie tak bardzo zmieniających życie facetów live'ach. No i chciałem zacząć od pytania, które zadał mi na maila jeden z subskrybentów. Krzysie, kiedy można zaufać kobiecie? Kiedy ja mogę tej dziewczynie ufać? Bo ty ciągle tak dużo mówisz, tutaj kobieta zdradziła, tu manipulowała w związku, tu niby kochała, za chwilę powiedziała, że odchodzi. Jak do tego dojść, żebyś miał przynajmniej jakieś tutaj narzędzia, żeby rozpoznać, czy ty możesz tej dziewczynie zaufać? Jak mnie dobrze słychać, to oczywiście łapeczkę do góry proszę zostawić. No i co? Co bym ci powiedział na ten temat? Przede wszystkim to powiedziałbym ci tyle, że musisz się wczuć w kobietę, w konkretną kobietę. Tylko że jak nie masz doświadczenia, to bywa to bardzo trudne. Nieraz mi kursanci mówili na konsultacjach, no ona była taka jak do rany przyłóż, była idealna, uczuciowa, kochająca, nawet się do mnie przytulała potem w łóżku, jak mnie zdradziła. I ja myślałem faktycznie, że ona mnie kocha, więc to jest dla mnie nie do pomyślenia. Więc jak nie masz doświadczenia, to ciężko ci będzie na poziomie często emocjonalnym rozpoznać, czy ona jest szczera, czy faktycznie warto jej ufać, odnośnie tego, co mówi i jak się z tobą zachowuje. Ale masz tu jeden plus: jak jesteś osobą wysoko wrażliwą, to takie osoby mają znacznie lepszy talent, znacznie lepszą empatię i są w stanie dużo lepiej rozpoznać jakieś tutaj niekorzystne dla nich wibracje, czy niepożądane stany u kobiety. Także to jest ten plus. No i pewnie się zastanawiasz, kiedy nie możesz ufać kobiecie. Przede wszystkim, jeśli to, co ona mówi, w dużym stopniu odbiega od tego, co ona robi. Jeśli ona powiedziała ci, że już tam na pierwszym spotkaniu nie spotyka się z byłym, że to temat zakończony, a ona do niego pojechała i ubiera ci to wszystko w ładne bajeczki, no pojechałam, bo musiałam odebrać od niego komputer, zapomniałam, tak? Tam aparat, były zdjęcia z wakacji. No i wszystko spoko. No raz pojechała, załatwiła temat. Tylko dlaczego jechała wieczorem koło godziny 19:20? No bo pracuje. No dobra, no to nie mogli się spotkać w biały dzień po pracy, gdzieś tam o 15, 16, albo nie mogła mu tego wysłać kurierem. Po prostu mam wrażenie, że czasami jesteście tak zaślepieni tą miłością do tej kobiety, do tej dziewczyny, że nie zwracacie uwagi na wszelkie przesłanki, które dają wam do myślenia, że coś jest nie tak. Gdyby nie chciała się z nim spotykać, to by się nie spotkała, po prostu by wysłała, kazałaby mu wysłać kurierem swój sprzęt, czy oddałaby mu, nie wiem, coś tam mu nie zostawił, szczoteczkę do zębów, komputer, pendrive'a, wysłałaby mu to wszystko oczywiście kurierem albo wrzuciła do skrzynki. Było po temacie. Łapeczkę do góry zostaw, jak się podoba. Zaraz powiem nieco więcej. W tym tygodniu, przypominam, wyjątkowa okazja, żeby się czegoś więcej nauczyć. Wszystkie te najnowsze kursy z tego roku dostępne 74% taniej do czwartku. Polecam sobie każdemu to zobaczyć, bo to jest wiedza, która autentycznie zmienia życie. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Zobacz sobie. To nie są te poprzednie materiały, tylko najnowsze materiały z tego roku. Te wszystkie kursy, które tam zajmują po 20 odcinków, mają po 8, 10, 12 godzin, więc naprawdę sporo wiedzy. 74% taniej to wszystko do czwartku do północy. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Jak jesteś moim fanem, no to myślę, że pozycja obowiązkowa. Czy będą telefony? Mateusz, chciałbym zrobić, tylko problem polega na tym, że jak ja zadzwonię teraz, to mi rozłączy live'a, więc ciężka sprawa. Chyba że jest tu opcja dania wam głosu. I zaraz, Mateusz, zrobimy na ciebie test. Na tobie zrobimy test. Nie ma opcji. Mogę cię tylko wyciszyć. Ale czekaj sekundę. Może znajdziemy taką opcję. Tutaj też nie ma, niestety. Pogłówkuję nad tym. Może coś mi się zaraz uda wymyślić. Natomiast wracając do tematu live'a, naprawdę
Często, jeśli widzisz, że to, co kobieta robi, pokrywa się z tym, co mówi, to jest ok, ale zwróć też uwagę na to, że jak kobiecie bardziej zależy niż tobie, to w rzeczywistości często możesz jej zaufać, tak? Czyli jak ona bardziej z tobą chodzi, bardziej sama do ciebie pisze, proponuje spotkania, no to jej zależy. To ona nie chce ciebie stracić, to ona się boi, że może cię stracić, że ty się rozmyślisz i w tej sytuacji tak naprawdę często nie masz potrzeby o to, żeby się martwić na początku. Natomiast po tym, jak się związek rozwija, dochodzi do tego jakieś tutaj większe uczucie z twojej strony, no niektórzy faceci stają się zazdrośni i znowu destabilizują tą dziewczynę, ona czuje potrzebę atencji innych facetów, bo oni są zazdrośni, więc ona chce przetestować, czy jest atrakcyjna. No i oczywiście to doprowadza facetów do białej gorączki. Jeśli chcesz, żeby ona ci była wierna, po prostu kobieta musi bardziej sama chcieć ciebie niż ty ją. Taka jest ogólna zasada. Komu się podoba live, oczywiście łapka do góry. Opel Meriva. Ciągle piszesz jakieś bzdury. Zadaj jakieś konkretne, merytoryczne pytanie, a nie ciągle jakieś bzdury wypisujesz. Pamiętaj, że poziom twoich komentarzy świadczy o tobie. Czy kobieta bardziej patrzy na inteligencję mężczyzny niż wygląd? Inteligencję powiadasz, tak? To nawet nie chodzi o inteligencję, tylko jako taką zaradność życiową, tak? Bo kobiety nie lecą na profesora z uczelni, który ma 70 lat, ma siwą brodę, chodzi o lasce i raczej nie widziałem raczej takiej sytuacji, że dziewiątki, ósemki z wyglądu podchodzą do profesora i go zapraszają na kawę. Raczej chodzi o to, żebyś wyglądał zdrowo, żebyś pokazywał, że masz zdrowe geny, dobrze się ubierał, żebyś fajnie pachniał, żeby było czuć po tobie zdrową energię życia, pozytywną wibrację i to już wystarczy. A jak jeszcze dodatkowo pokażesz dziewczynie, że ty masz jakieś pojęcie o życiu, że jesteś inteligentny, interesujesz się inwestowaniem w siebie, w swoje życie, pokazujesz, że jesteś zaradny, to tym bardziej oczywiście plusuje i masz większe szanse na to, żeby zostać ojcem jej dziecka, tak? Wcale nie na to, żeby ona się w tobie jakoś seksualnie tutaj, żeby się w tobie seksualnie podekscytowała. Niestety tak to nie działa. Weź to pod uwagę. Jaka teoria, chłopie, kolo? Podawałem wam przecież, że od kilkunastu lat co najmniej wdrażam tą wiedzę w praktyce, zresztą po części w moich materiałach masz tam też wycinki, jeśli chodzi o rozmowy z kobietami, także kolo, ta wiedza jest w 100% praktyczna, dlatego tak dużo osób ogląda ten kanał i czerpie informacje właśnie z tego, wyciąga wnioski z tego, co mówię, bo to są bardzo ważne konkluzje życiowe. No wiesz, jeśli całe życie spotykałeś się z kobietą i ci mówiła, że cię kocha i po jednej kłótni odchodzi, no to coś jest nie tak. Zgadzasz się ze mną, nie? Oczywiście, masz problemy z kobietami, nie wychodzi ci, możesz do mnie napisać na maila frywolny@uwodzeniewdzień.pl, postaram ci się pomóc. Przypominam, 28-30 grudnia szkolenie sylwestrowe, gdzie będę uczył w pełnym zakresie, jak podchodzić do kobiet na ulicy, ćwiczenia w terenie, na ulicy, podchodzenie do kobiet. Będziemy podchodzić do kobiet, rozmawiać z nimi, będziesz się umawiał, więc jak masz, kolo, wątpliwości, czy pokazuję praktykę, to zapraszam na szkolenie. No i tam oczywiście dalsza nauka tego na tym szkoleniu już w kolejnych dniach, jak rozwijać te znajomości z kobietami, budować z nich związki, związek z jedną dziewczyną, jak zbudować związki poliamoryczne, haremy, jak uwodzić wiele kobiet naraz i nie tylko, dużo więcej wiedzy, której nie omawiam na YouTubie, dlatego że wszystkiego nie mogę wam powiedzieć, a są pewne wyjątki, które uwierz mi, robią tak naprawdę różnicę. Jak się motywować zlewkami? Po prostu zacznij się z nich śmiać, tak? Traktuj zlewki kobiet jak najlepszy żart. Jak ona ci pisze, nie spotkałabym się nigdy z chłopakiem o imieniu Mateusz, to pomyśl sobie, to niemożliwe. Pierwszy raz kobieta napisała mi coś takiego. Mi, facetowi, który jest tak atrakcyjny. Widzisz? Wtedy zupełnie inaczej myślisz tak naprawdę o tym, że ona cię olała. Właściwie ty nie traktujesz tego w ten sposób, że ona cię olała,
tylko mówisz sobie, to dziwne, przecież mi zawsze wychodzi z kobietami, teraz mi nie wyszło, tak? I to się staje twoją nową rzeczywistością, więc to jest ta taka, można powiedzieć, subtelna różnica, która robi ogromne tutaj zmiany w twojej psychice, w twoim sposobie myślenia. Szkoda, że cię nie oglądałem wcześniej, słucham ciebie od 2 lat, mówisz całą prawdę o kobietach, szacun dla ciebie, Robercie, bardzo się cieszę, łapeczkę do góry zostaw. Pamiętaj, że możesz kolegów ocalić, zawsze możesz kolegom wysłać te materiały, live'y, a wiesz sam, że bez wiedzy nie ma często też efektów w życiu, rozwoju, szczęśliwego życia, także warto pokazać te materiały. Ja wam powiem tak, ostatnio dzisiaj pewna kobieta przy mnie oglądała historię życia Marilyn Monroe, o, tak się to wymawia chyba. Ją znacie, gwiazda seksu tam w USA, chyba lat 60., zresztą nieważne, czy 60., czy 50., wszyscy znacie Marilyn Monroe, tak? Była symbolem seksu. I teraz zgadnij, jakie ta kobieta miała dzieciństwo. Zgadnij. Ojciec zostawił matkę, kiedy była w ciąży. Matka psychopatycznie wyżywała się na młodej dziewczynie, podtapiając ją w wannie, poniżając. Więc co to ci mówi o tym, co ja często jako znany tutaj psycholog relacji omawiam na YouTubie? Typowo te schematy, które ja oczywiście powtarzałem od lat. Kobieta bez ojca, molestowana w dzieciństwie, matka wyżywała się na niej, czyli już skłonności do tego, że musiała szukać poczucia wartości na zewnątrz w facetach, ale jednocześnie zrywała z nimi, droczyła się, opuszczała tych facetów tylko po to, żeby sama się dowartościowała. I to stoi za portretem, tutaj oczywiście psychologicznym, jednej z najbardziej znanych kobiet, jeśli chodzi o symbol seksu. Zresztą polecam każdemu obejrzeć ten film. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale gdzieś tam to chyba na Netflixie jest nawet dostępny. Możecie sobie poglądać i wyciągnąć wnioski, czy to, co ja mówię na live'ach, pokazuje, czy też się to wszystko jest w stanie połączyć z historią życia bardzo, bardzo sławnej osoby, Marilyn Monroe. Przez to zakatarzenie to już po angielsku nie mówię, zaraz będę mówił po afrykańsku, ale już na szczęście czuję, że mnie puszcza, a to oznacza, że będziemy mieli naprawdę zajebisty tydzień live'ów, filmów i nie tylko, bo sporo ciekawej wiedzy dla was szykuję. Czy mnie dobrze słychać? Jeśli dobrze, to napiszcie. Tak, tak, tak. Jak napiszesz tak, 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 to będę wiedział, że jesteś. I zrobimy dzisiaj konkurs. Zaraz podam pytanie konkursowe, także jak jesteś, przygotuj się, napisz mi tak, 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 tak. Krzysiek, jestem, słucham, dobrze cię słyszeć. Witaj, będę wiedział, że jesteś. Jak się nie katować, że nie podszedłem do kobiety, która się do mnie uśmiechała? Po prostu uświadom sobie, Grzegorz, że to była jedna z wielu, kobiet jest wiele. Faktycznie najgorsze, co możesz zrobić, to katować się tym, że do niej nie podszedłeś, że nie skorzystałeś z sytuacji, ale z drugiej strony zobacz, że kobiety się w ogóle tym nie przejmują, tak? Jeśli facet do niej nie zagadał często, czy nie miała z nim seksu, to ona się w ogóle tym nie przejmuje, tylko szuka, jakby przyciąga kolejnego faceta. I pod tym względem kobiety są, myślę, emocjonalnie dużo bardziej inteligentne. I to, co stanowi o wynikach, jeśli chodzi o relacje z kobietami albo nawet w życiu, to jest to, co ja kiedyś mówiłem, tak? Inteligencja emocjonalna. Jest taka fajna książka Daniel Coleman i tam facet tłumaczy, dlaczego właśnie o sukcesie z kobietami czy w życiu nie decyduje przypadek, czy ty masz wyższe studia skończone, jakie ty masz IQ, tylko decyduje, jak ty masz rozwiniętą inteligencję emocjonalną, tak? Bo to ona determinuje, jak ty się komunikujesz z ludźmi, jak ty przekonujesz ludzi do siebie, jak ty wpływasz na ludzi. To jest wszystko siła perswazji, której warto się nauczyć i jeśli chcesz już mieć dobre początki w ogóle w życiu, to warto się tego najpierw nauczyć na kobietach, a potem oczywiście ci będzie łatwiej sprzedawać czy nawet negocjować z biznespartnerem, bo te techniki oczywiście są do siebie bardzo podobne. Jak mnie dobrze słychać, łapeczka do góry, czy przerywa? Sorry, Daniela Golmana książka, tak. Słychać mnie, czy przerywa? No nie gadajcie, że przerywa.
ale od 1 do 10 jest dobrze, czy cały czas rwie, bo to jest różnica. Piszcie mi, czy da się słyszeć to, co ja mówię. A ja się zastanowię za ten czas nad pytaniem konkursowym. No to słuchaj, Janek, jak przerwie na 3 sekundy, to mi nie pisz, że przerywa, bo ja wtedy myślę, że w ogóle przerywa. Piszcie mi po prostu, że słychać cię, ale przerwało i wtedy wiem, o co chodzi, bo tak to po prostu ja się produkuję i przecież mi przerwało i zatrzymuję całego live'a. Dobra, jest spoko. Moja kobieta od zawsze zadawała się z samymi facetami, dobrze się czuła w towarzystwie mężczyzn, nieraz mnie to wkurwiało, może mnie też testowała, no albo miała takie skłonności, że lubiła zawsze się dowartościowywać tym, że ktoś jest tak naprawdę z boku. Dobra, co jeszcze? Ja ignoruję cięte riposty kobiet i mam teraz dzięki Tobie bekę. No i to jest bardzo, bardzo ważne, co napisałeś, bo kobiety, trzeba zrozumieć, same w naturze są problematyczne. Potrafią marudzić, narzekać. No nie wiem, czy się dzisiaj z Tobą spotkam. No nie wiem, czy możesz mnie dzisiaj tak pocałować. Po tym, co ostatnio było, nie mogłeś dla mnie znaleźć czasu. Widzisz, to są wszystko testy kobiet. I jeśli Ty zrozumiesz, że nie musisz się temu poddawać i możesz mieć na to wywalone, powiesz dziewczynie, no to nie musimy się całować, no to nie musimy rozmawiać, to możesz iść spać, uśmiechasz się, tak naprawdę zdajesz jej test. U niektórych dobrze słychać, więc wydaje mi się, że jest ok. Dobra, czy chcecie konkurs? Pytanie konkursowe. Uwaga, czy dobrze mnie słychać, bo jak zadam pytanie, czekajcie. Słuchajcie, nie przerywa, no. Jak dobrze mnie słychać, to uważajcie, bo teraz będzie pytanie konkursowe. Jak przegapisz, no to możesz stracić szansę na wygraną, tak? Więc uwaga, uwaga. Pytanie konkursowe. No i teraz co tu znowu wymyśleć? Dobra. O telefonach zaraz pomyślimy. Pytanie konkursowe. Słyszycie wszyscy, tak? Słychać 9 na 10. No to jest idealnie. Okej. Dobra. Żeby znowu nie było za łatwo. Żeby znowu nie było za łatwo. Tak się zastanawiam, o co by tu zapytać. Nie no, znak zodiaku, przestań, to będzie za łatwe. To wszyscy od razu zgadniecie, o co chodzi. Dobra, to może coś takiego spontanicznego. Tutaj koło mnie jest napisana pewna liczba i ta liczba jest napisana w setkach. Podam ułatwienie, że od 100 do 1000, kto poda, kto będzie najbliżej, to wygrywa kurs jak zawładnąć emocjami kobiet, także możecie zgadywać, możecie próbować. Od 100 do 1000, kto będzie najbliżej? I przypominam, że biorę pod uwagę odpowiedź, która się u mnie pierwsza pojawi, bo może być tak naprawdę tak, że pojawi się u Was pierwsza, co jest zrozumiałe, algorytmy YouTube'a szaleją i nie zawsze dobrze działają, tak? No zobaczymy, kto będzie. FK, no skąd Ty wiedziałeś, kolego? Chyba koło mnie przejechałeś. FK, 300, dokładnie 300. Brawo, zwyciężyłeś, kolego. Napisz do mnie, zapraszam po odbiór nagrody frywolny@uwodzeniewdzień.pl. Oczywiście pokaż, że to Twój kanał. Strasznie dużo komentarzy. A my porozmawiamy dzisiaj na temat kobiet. Tylko jakbyśmy to zrobili, żeby ktoś do mnie zadzwonił? Z Was. Dobra, może odpowiem na pytanie
Krzysztof, byłem w restauracji z rodzicami, była tam śliczna dziewczyna, ale ona też była z rodzicami swoimi, jak zagadać w takiej sytuacji. Po prostu uśmiechasz się, podchodzisz i mówisz, jesteś przepiękna, tak jak twoja mama. Spoglądasz na ojca, udajesz dżentelmena, pytasz, mogę na chwileczkę porozmawiać z córką? Dominujesz, po prostu jesteś pewny siebie. Czy pasuje ci taka odpowiedź? Kurczę, no możesz zadzwonić, tylko jest problem techniczny, bo jak zadzwonię, to mi rozłączy live'a, a ja to sprawdzam cały czas, jak z wami rozmawiam i nie ma opcji po prostu, nie ma opcji, żeby wam dać głos i niestety będziemy sobie musieli darować. No jak drugi telefon bym kupił, to też sprawy nie rozwiązuje, bo jak dwa telefony koło siebie leżą, to się jakby fale nakładają i dochodzi do takiego dziwnego dźwięku, który się pojawia często w eterze. Dobra, dawajcie parę jeszcze ciekawych pytań. Oczywiście chcesz zmienić swoje życie, masz problem z kobietą, chcesz do mnie napisać, chcesz, żebym ci pomógł, wytłumaczył, co z tą kobietą powinieneś robić, w jaki sposób. Straciłeś żonę, jesteś zrozpaczony, nie masz kobiety, jesteś smutny, chcesz się nauczyć, jak uwodzić kobiety? Zapraszam, oczywiście, frywolny@uwodzeniewdzień.pl, napisz do mnie. Ja wiem, asystent, że ty możesz zadzonić, tylko problem polega na tym, że mi rozłączysz live'a, więc to niemożliwe, żebyś dzwonił teraz akurat. Tak, wiem, że live z laptopa, z tableta, masz rację. Tylko tak się składa, że połączenie internetowe też musi być na tym komputerze. Dobra, kupujcie męską charyzmę i negatywne emocje, to są kursy, są rewelacyjne. Dzięki, Artur. No te kursy macie w tej promocji też do czwartku, 74% taniej, więc można sobie zobaczyć. promocja.uwodzeniewdzień.pl, tam masz ten pakiet najnowszych materiałów z zeszłego roku i w cenie naprawdę, naprawdę dobrej, biorąc pod uwagę, że tam jest ponad 150 godzin wiedzy. Laska pracuje 31 dni w miesiącu, każdy weekend zamienia na robotę, spotkałem się tylko raz i wszystko ok, ale jak to działa dalej? No nie wiem, czy to ma sens po prostu, bo jeśli ona całe życie poświęca na pracę, to powiedz mi, po co ci taka kobieta? Jak ja często słyszę od kursantów, moja dziewczyna nie ma czasu się spotkać, bo się uczy, bo jest na medycynie, więc no kiedyś może skończy tą medycynę i co dalej? Będzie miała dyżury w szpitalu, będzie się uczyć, robić specjalizację i znowu nie będzie miała czasu? Po prostu nie wiem, czy to ma sens, bo uważam, że kobieta powinna mieć dla ciebie przynajmniej te dwa wieczory w tygodniu, przynajmniej, a w dobrej relacji to trzy spotkania tygodniowo to jest mus. No i tak to powinno wyglądać, tak? A jak tego nie ma, i w rzeczywistości ty nie widzisz miesiącami, bo ona się uczy, bo ona pracuje, to wybacz, ale ja nie wierzę w to, że gdzieś tam ona jest jakoś mocno zaangażowana w tą relację. Po prostu praca jest dla niej ważniejsza niż bycie z tobą, tak? Krzysiek już jest na poziomie ekspert, więc kursy są najlepsze w Polsce. Dzięki, Artur. Dużo dla mnie to znaczy. Co ja mam sądzić o jakichś samcach alfa? Nie interesuje mnie to kompletnie i nie mam zamiaru poruszać jakichś tutaj tematów, opinii na temat innych, bo nie będę prowadził ciekawych live'ów wtedy i ten kanał by się zamienił w taki content, gdzie ja krytykuję innych, a wiecie, kto to robi. Zobaczcie na takie kanały, gdzie ktoś tam wrzuca tylko treści i krytykuje jakiegoś youtubera, tylko po to, żeby nabić wyświetleń, a nie po to, żeby przekazać jakąś merytoryczną wiedzę czy pomóc ludziom. Cel tego kanału jest zupełnie inny. Ja to robię po to, żeby wam pomagać, a nie po to, żeby kogoś hejtować, opiniować i tak dalej. Tak. Dlaczego zdajesz pytań konkursowych związanych z tematyką kanału? Dlatego, że byłyby, tak myślę, za proste. Jakbym podał pytanie, w którym roku otworzyłem kanał, co działa na kobiety najsilniej, no to byście dosyć szybko zgadli. I tak było zazwyczaj, dlatego wymyślam takie pytania, których za szybko nie zgadniecie, bo jest w tym nuta nieprzewidywalności, no i każdy też ma trochę więcej tutaj szans, żeby zgadnąć, nawet te osoby, które są nowe na kanale. Taka jest przyczyna, ale jak chcecie, no to możemy oczywiście dać tutaj, poruszyć takie tematy związane bardziej oczywiście z tematyką kanału, ale na pewno te konkursy będą zbyt
zbyt szybkie. Dużo mi dała w życiu Twoja wiedza. Dzięki, Robert. Robert, co Ci szczególnie pomogło? Co sprawiło, że się zmieniłeś z kobietami? Tak, a Ty napisz do mnie maila, jeśli masz jakieś pytanie, frywolny@uwodzeniewdzień.pl. frywolny@uwodzeniewdzień.pl. Pytanie sportowe, to nie wiem, może być trudno, bo się sportem za bardzo nie interesuje. Koleżanka mówiła, że poznała przystojnego mężczyznę, lecz nie miał tego czegoś, że był przegupem. No i co Ci mówię? Ja Wam to często powtarzam. Nawet jak byłem młodszy, to mi to koleżanki mówiły. Krzysiek, poznałam fajnego kolegę, ale on jest taki głupi. Głupi w sensie nie potrafi też z nią normalnie porozmawiać, bo Ty możesz generować emocje z kobietami, możesz żartować, możesz budować tą wibrację, ale w tym wszystkim trzeba też odnaleźć normalność. Co to znaczy? Że też musisz z nią porozmawiać, wysłuchać, co ma Ci do powiedzenia, coś opowiedzieć o sobie. Też musi być ten element normalności, tak? Przy niektórych typach kobiet jest to nawet wymóg konieczny, bo jeśli ona jest ciągle podrywana w Warszawie, w Krakowie, to czasami nawet lepiej jest się dosiąść, uśmiechnąć i powiedzieć: nawet nie wiedziałem, że Cię poznam na przystanku rano, kiedy świeci słońce. Co Ty tu robisz? Do pracy jedziesz? I widzisz, i ona już się uśmiecha, żartuje, Ty żartujesz z nią. I już jest jakaś rozmowa, ona nie czuje się na siłę podrywana, tylko to wszystko jest takie lekkie, nabiera tempa i oczywiście podobasz się dziewczynie. To trzeba zrozumieć, odpowiednią postawę, a nie okłamywać samego siebie w relacjach, że Ty po prostu szukasz tekstów, chcesz się ich uczyć na pamięć. W tych nowych kursach naprawdę podaję świetne metody na to, jak się zmienić przy kobietach, bo tam pokazuję takie naprawdę kierunki, tak, w których trzeba podążać, czyli męska osobowość samca alfa, ten najnowszy Mistrz Emocji 4.0, to jest rewelacja. Każdemu polecam, tam też tłumaczę, jak kontrolować emocje kobiet, czy jak usłyszeć kocham Cię. No zobaczcie sobie sami, promocja.uwodzeniewdzień.pl. Teraz to wszystko 74% taniej do czwartku do północy. Moja była chyba z trzech gości poznała w pracy i z nimi była to normalne. I zostawia każdego dla następnego. Moim zdaniem jakieś zaburzenie ma tu miejsce, zostawia ich z jakiegoś powodu. Wiesz, może być tak po prostu, że ona, jak była małą dziewczynką, była bita, rodzic ją poniżał, nie wiem, czy ojciec, czy matka, może miała ojca i teraz ona stara się właściwie uciekać od facetów, którzy się w niej zakochują, którzy chcą czegoś więcej, uczucia, bo w końcu tego samego doznawała, będąc dzieckiem, tak? I tu masz całe rozwiązanie tej pięknej historii. Jak chcesz szybko doprowadzić do seksu, to zaproś dziewczynę do siebie, ale oprócz tego, że ją zaprosisz do siebie, to powinieneś umiejętnie ją rozgrzać. No i podkręcić. No. Tak to powinno wyglądać. Łapki do góry zostawcie. Twoje materiały dały mi dużo męskości, charakter się zmienił na plus i cztery litery mi stwardniały. No widzisz, Robert, to ile lat już mnie oglądasz? Możesz się przyznać, łapeczkę też tu do góry zostawić. Ja myślę, że zrobimy w tym tygodniu na pewno takiego live'a, gdzie będą telefony. Chcecie, tak? Bo to się podobało, rozumiem. Każdemu polecam posłuchać tego live'a z soboty. Tam są historie moich kursantów, gdzie oni właśnie opowiadają o swoich no, nieszczęśliwych związkach z kobietami, z czego to wynikało. I można się sporo nauczyć. Rok czasu, to i tak nie wcale jakoś super długo. A jak, Robert, trafiłeś? To normalne, że była z trzema gośćmi, z którymi pracowała. No nie jest to za bardzo normalne. Live'y z telefonami są super. Ok. Dlaczego dziewczyny w większości oceniają z wyglądu, a nie z charakteru? No bo pierwsze, co ona widzi, to jesteś Ty. Jak Ty się obierasz, czym Ty emanujesz, czy ty jesteś uśmiechnięty, czy nie. Tak jak podrywasz w internecie, to jesteś skazany na to, żeby ona oceniała Twój wygląd na początku, podchodząc na ulicy, zagadując na ulicy, ona ocenia Twój charakter, uśmiech, mowę ciała, pewność siebie i masz wtedy dużo większą przewagę. Nawet jak jesteś średni z wyglądu, z urody,
to jesteś w stanie robić wrażenie na kobietach, tak? A nie jesteś takim pizdeuszem, który się daje zaginać, jesteś w pracy z koleżanką, ona się z ciebie naśmiewa, a ty tylko tak spuszczasz głowę i się wstydzisz. Zamiast tego powinieneś być pewny siebie, powiedzieć jej: Kaśka, nie mów do mnie tak więcej, bo zobaczysz, kto następnym razem ci ściągnie majtki. I wtedy ją po prostu zawstydzasz, tak? Jesteś nad nią. Kobieta czuje, jeśli facet potrafi być naprawdę pewny siebie, atrakcyjny, i z takiego gościa się po prostu nie naśmiewa. Tak to wygląda. A teraz ktoś się nie zgadza. Kolega mi polecił twój kanał, a ja poleciłem dalej. No to super, Robert. Bardzo się cieszę, że mnie oglądasz i też pozdrawiam kolegów, których zaprosiłeś. Według mnie kobiety lubią obojętność. Ciszę, żeby czuły cały czas niedosyt. A seks to podstawa. Coś w tym jest, Jakub. Na pewno, jeśli kobieta nie może cię mieć do końca, pomimo tego, że spaliście razem, to ona próbuje cię zdobyć, pisać do ciebie, zastanawia się, co tam u ciebie, czy ty jeszcze napiszesz, czy ją kochasz, czy ją polubisz, czy z tego będzie dłuższa relacja. Także zdecydowanie to jest ważne. Dajcie łapki do góry, żebym widział, czy mnie słuchacie, bo coś mało tych łapek do góry. Czy mieszkanie z rodzicami z powodu studiów to duży problem w poznawaniu kobiet? No jest to spory problem, bo co z tego, jak poznajesz dziewczyny, a nie masz gdzie ich zabierać? No to jest jakby przepalanie tematu, wiesz. No można się na pierwsze spotkanie umówić na ławkę w parku, ale potem co? Będziesz z nią chodził do kina cały czas, czy spotykał się w samochodzie? Jednak logistyka to jest bardzo istotna sprawa. No chyba że trafisz na dziewczynę, która mieszka sama, ale znowu, jak ona się dowie, że ty mieszkasz z mamą, z tatą, a masz 23 lata, no to trochę słabo. Co ja bym ci polecił? Ogarnij się, wyjedź za granicę, jak tutaj w Polsce twierdzisz, że jest źle. Zarób pieniądze, będzie cię stać po prostu na to, żeby potem wynajmować sobie jakiś tam pokój na studiach i już masz miejsce, gdzie możesz tą dziewczynę zapraszać, tak? I to generuje efekty, bo jak ją zapraszasz do miejsca, gdzie jesteście sami, całujecie się, no to chyba nie muszę ci mówić, do czego to zmierza. Poza tym, nawet jak szukasz dziewczyny, a na pewnym etapie nie masz gdzie ją zabrać, a już jest naprawdę gorący, intymny kontakt, no to no nie ma opcji, żeby to poszło do przodu. I właśnie tutaj też może być przyczyna twoich porażek, że masz problem z tym, żeby rozwinąć intymnie tą relację. Czy można gdzieś znaleźć twojego maila? FK. Podawałem go dzisiaj chyba z 5 albo 10 razy. Frywolny małpa uwodzenie w dzień.pl. Specjalnie dla ciebie jeszcze raz podaję na live. Czy wszyscy słyszeli mojego maila? Oczywiście na stronie dobrypodryw.tv też masz dużo ciekawej wiedzy. Można sobie wejść, zobaczyć, bo są to sprawdzone praktycznie metody. Ja przypominam, że przez kilkanaście lat zamknąłem się w Krakowie. Testowałem metody uwodzenia na kobietach, chodziłem 4-5 razy w tygodniu do klubów, tylko po to, żebyś ty teraz miał tego typu materiały i co za tym idzie, rezultaty z kobietami. Pięknie się kanał rozwija, a będzie jeszcze lepiej. Myślę, że jak znowu wrócimy do tych live'ów, gdzie będą telefony do widzów i to wy będziecie opowiadać wasze historie, to cały kanał nabierze jeszcze więcej tutaj charakteru i takiej konsystencji, jeśli chodzi o treści. Podobyś nazwę drugiego kanału odnośnie biznesu. Już dawno tam nic nie wrzucałem. Ten drugi kanał się nazywał Wyjątkowy Biznes i można go zobaczyć. A byłem miękką fają, wcześniej frywolny. No i widzisz, od faj do bohatera. Da się. I to już kolejny uratowany facet. Ja to się czasami śmieję, bo jak przychodzą święta, Sylwester, to ja przyjeżdżam do mieszkania w Krakowie, w którym zresztą nie mieszkam. I tam czekają u sąsiadki dla mnie jakieś Johnny Walker, czekają jakieś prezenty. Po prostu ludzie z całego świata za pomoc wysyłają mi prezenty. I mam już tego tyle, że nawet w nowym domu sobie wybudowałem strych, który ma 244 metry, bo już nie mam gdzie tego trzymać. Może śmieszne, ale naprawdę całkiem sporo tego dostaję. Z drugiej strony mnie to cieszy, bo widać, że dzięki temu też się rozwijacie i wam to pomaga, nie?
Generalnie trafiłem na Twój kanał całkiem niedawno, ale dzięki tym filmikom zrozumiałem, co źle zrobiłem, będąc w związku i ostatnio odnawiając kontakt z koleżanką ze szkoły. Pamiętaj, że lepiej powoli odnawiać kontakt, nie warto się spieszyć. Dobrze dać tej dziewczynie troszkę więcej czasu. Nie rób pewnych tutaj ruchów gwałtownie, jak kiedyś tam kochałeś się w niej, to nie mów jej od razu po odnowieniu kontaktu, że coś tam do niej czujesz, nie sugeruj jej, spokojnie postaw na takie fundamenty bycia atrakcyjnym, seksualność, luz, emocje i obserwuj, czy ona sama inwestuje. Mamy ze sobą dobry kontakt z koleżanką, a teraz się dowiedziałem, że przyjeżdża do mojego miasta w ten weekend i nic mi o tym nie powiedziała. No to koleżanka, z którą sypiasz, czy koleżanka, z którą rozmawiasz? To jest pytanie, Michale, do Ciebie. Ja myślę, że koleżanka, z którą rozmawiasz. Jak nie sypiasz z kobietą, to prawda jest taka, że kobieta Cię nigdy nie będzie traktować wyżej niż faceta, z którym sypia, więc sam sobie zrobiłeś tutaj problem, bo myślę, że ta kobieta Cię traktuje tylko jak kolegę przyjaciela i będziesz dla niej takim gościem, w którego ona wyrzuca, w którego umysł, aurę wyrzuca wszystkie brudy, pierze wszystkie swoje życiowe sprawy, opowiada Ci o tym, jak ją facet zdradził, zostawił, no to oznacza, że ona nic do Ciebie nie czuje, nie chce się z Tobą spotykać, co mam Ci mówić, będę z Tobą szczery. Gdybyś się dla niej liczył, gdybyś się z nią przespał, gdyby ona w ogóle brała pod uwagę, że czas spędzony z Tobą jest dla niej ekwiwalentem szczęścia, przyjemności, rozkoszy, no to jak myślisz, napisałaby czy nie? Ja myślę, że sama by prosiła o spotkanie, a nawet by zaplanowała godzinę tego spotkania. Tak to działa, więc trzeba kobietę odpowiednio zmotywować, żeby ona po prostu też chciała i Wy tego nie potraficie robić. Co prawda podaję tutaj pewne strzępy wiedzy, nie odpisuj jej, powiedz jej, jak myślisz, zasłużyłaś na coś więcej po dzisiejszym spotkaniu, a nawet można to seksualnie robić. Obserwujesz kobietę na spotkaniu, uśmiechasz się do niej i mówisz jej, ale bym Cię wziął. No i ona tak się zaczyna śmiać, Ty mówisz, wziąłbym Cię na kawę, nie? A ona tam w ogóle zaczęła o czymś innym myśleć, Ty jej mówisz, ale Ty jesteś niegrzeczna, ona się zaczyna śmiać i już w ten sposób ekscytujesz ją seksualnie. To bardzo często też już nawet taki nastrój może wytworzyć, natomiast jeśli potrzebujesz o wiele dokładniejszych metod, jak właśnie rozwijać znajomości z kobietami, utrzymywać związki, prowadzić związki, kontrolować emocje kobiet, polecam oczywiście najnowsze materiały z tego roku, pakiet 15 szkoleń dostępny, 74% taniej do czwartku. Naprawdę super wiedza w niskiej cenie, bo patrząc na to, ile byś normalnie musiał wydać na tą wiedzę, a uwierz mi, to jest wiedza na całe życie, to byś zapłacił dużo więcej. I pewnie zapytasz, czym się różnią te materiały od tych poprzednich pakietów. To są nowe, najnowsze materiały, najbardziej aktualne, nowe metody, sposoby, wszystko dużo bardziej rozwinięte w szerszym kontekście, więc jest to coś innego. Zobacz sobie sam promocja.uwodzeniewdzień.pl. Jakie macie do mnie jeszcze pytania? U mnie jeszcze dwóch kolegów jest do uratowania. No to pokaż im kanał i zachęć do tego, żeby mnie oglądali. Myślę, że jutro możemy... Mateusz, to jesteś Ty, ten mój psychofan, czy ktoś inny, bo już mi się mylą te niki. Masz chyba nowe konto. Zrobimy jutro, myślę, te live'y i będę musiał podjechać właśnie do mieszkania, gdzie mam wszystko poustawiane do tych live'ów. Myślę, że damy radę. Psychofan, dokładnie. Co jeszcze? A czy widzicie dużo analogii do tego, co ja mówię, jeśli chodzi o dzieciństwo wasze, a kontakty z kobietami? Bo naprawdę sporo było na ten temat. Przykładowo, kto z was widzi analogię i potwierdza, że to działa? Napiszcie tak, 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 to będę wiedział. Niektórym nie da się pomóc, po prostu niektórzy nie chcą, żeby im pomóc. Nazwijmy to inaczej, nie chcą, żeby im pomóc, bo wiedzą lepiej, bo zaprzeczają rzeczywistości. Ja niejednokrotnie widziałem takie sytuacje, więc wiesz, to jest problem, który często też mają faceci. A czy dużo z was to osoby wysoko wrażliwe? Napisz tak samo, tak, tak, to będę wiedział, że ile takich osób też jest. A przynajmniej ile jest takich osób, które też piszą o tym,
Tak, najłatwiej jest wypierać problemy. Dokładnie, Artur, tak? Jeśli wypierasz problemy, to cierpisz i nie widzisz końca, bo nie jesteś świadomy, że trzeba coś zmienić w swoim zachowaniu albo w postępowaniu kobiety. Jest takie powiedzenie: kontrolujesz swoje emocje, kontrolujesz swoje życie. Więc jak jesteś wysoko wrażliwy, też powinieneś się skupić na tym, żeby kontrolować swoje emocje, żeby się trochę uspokoić, żeby nie reagować tak impulsywnie, nerwowo, bo czasami to naprawdę może zepsuć nie tylko okazję biznesową, wkurzyć Twojego klienta, ale też zniechęcić kobietę, która chciała się z Tobą spotykać, bo jej tam nawrzucasz, że się spóźniła, że się nie szanuje, krzykniesz na nią. To wszystko jest za dużo złości, jak na początek, i warto jednak trochę mieć dystansu do takiej sytuacji i przestać się do niej odzywać i tyle. To może więcej dobrego stworzyć niż właśnie jakieś takie kłótnie czy nerwowe sytuacje z kobietą na początku. Tak, wyślę Ci po live FK. Myśli są dla emocji jak paliwo do samochodu. Tak to działa. Co pomyślisz, tak się czujesz, tak? Wstajesz rano, myślisz sobie, piękny dzień, mam wolny, jak dzisiaj jest pięknie, od razu się uśmiechasz. Działa to tak? Więc już teraz wiesz, jak zmieniać też swoje emocje, żeby bardziej się podobać kobietom, kiedy masz na to czas. Mechanizm pierwotny, tak to działa. Dziewczyna odchodzi i wraca po kilka lat. Nie jest pewna, czy chce z Tobą być. Jest kobietą narcyz i gra w ping-ponga. Kolejny scenariusz. Nie chce się rozstać, dlatego że lubi się bawić tym, jak Ty się prosisz o to, żeby z nią być, jak Ty do niej wypisujesz, jak Ty się o nią starasz. Też tak może być. Albo po prostu poznała jakiegoś gościa, sprawdziła go, nie jest pewna, czy to jest to. Zastanawia się, spędziła z Tobą kilka lat, waha się, ale za chwilę znowu urywa kontakt, a potem znowu pisze, kiedy pokłóciła się z tym nowym facetem. Ciężko powiedzieć, bo trzeba było przebadać tą Twoją historię życiową, trzeba było przebadać, no i oczywiście aspekt myślowy tej Twojej dziewczyny, która tak Ci mówi, tak postępuje. Myślę nad kursem, jak się droczyć, jest rewelacyjny. A nad tym, jak być nagrodą. No one się różnią trochę, no bo jak się droczyć, to jest głównie kurs o rozmowie, jak się droczyć z kobietami w rozmowie, żeby nakręcać zainteresowanie. A jak być nagrodą, to jest ogólnie o tym, jak być nagrodą dla kobiet, więc jakby no to są dwa różne kursy, tak? Ten jak być nagrodą jest bardziej taki o wszystkim w relacjach z kobietami, jeśli chodzi o bycie nagrodą. Jak się droczyć, no to temat dotyczący pisania, rozmowy, czy to w internecie, czy na żywo, więc trochę inne metody. Marek napisał: złość można mieć w przypadku problemów i w dniu codziennym, ale nie w stosunku do kobiet. To tak nie działa. Kobiety też nie są winne nic temu, że mężczyzna jest zły. Po prostu tryb życia działa tak. Tak, ale zauważ, że jak facet jest w toksycznym związku, żona się ciągle z nim kłóci, no to jemu ciężko jest przejść z tej wibracji ciągłego wkurwienia na pozytywne emocje, nawet z kobietą jakąś inną, bo jak on ciągle się kłóci, to jemu bliższe są te negatywne emocje niż pozytywne. No i jakby kółko się zamyka, kolejna przyczyna, kolejny powód, dlaczego toksyczne kobiety potem zabijają Ci możliwość poznania kolejnej dziewczyny, nawet nie zabijają, ale po prostu taka kobieta Ci jakby wycina z Twojej osobowości narzędzia, które pozwalały działać pozytywnie, skutecznie na inne kobiety. Z tym zaufaniem to wysoka liga, najlepiej nie ufać kobiecie. Na początku jak nie ufasz, to też ona Tobie nie zaufa i się nie zakocha. Ja uważam, że możesz ufać kobiecie, o ile nie ustaliście jakichś dziwnych zasad, w ogóle nieracjonalnych, bo jak Ty ją poznajesz w klubie, przyleciałeś ją w klubie i wymagasz od niej, żeby Ci była wierna po pierwszej nocy, no to coś jest nie tak z Tobą albo z Twoim myśleniem, bo taka kobieta w tej sytuacji, no to nawet Ci coś takiego nie obieca, nie? A nawet jakby Ci obiecała, to pewnie pomyślała, że z Tobą coś jest nie tak, więc chodzi o to, żeby też ufać,
w stosunku do tego, jak ta znajomość teraz wygląda, czyli zaufałeś ją, poznałeś ją, był spontaniczny seks, ale co dalej, to jeszcze sami nie wiecie, bo się poznajecie i wtedy jest to zaufanie. Jeśli kompletnie będziesz nieufny wobec kobiet, one też nie będą ufne wobec, tak naprawdę, one nie będą ufne wobec ciebie, będą podejrzliwe, więc ja myślę, że lepiej z tyłu głowy mieć takie podejście, że ufasz, ale na początku jesteś bardziej wyczulony, tak sprawdzasz to, to może nie, ale zwracasz uwagę na detale w jej zachowaniu po to, żeby odkryć, czy ona mówi faktycznie prawdę, czy nie. Czy odzywać się po rozstaniu, jakie jest dziecko, ale zależy po jakim rozstaniu, do czego doszło, kto przeinwestował. To są, Piotrek, trudne tematy. Jeśli ta twoja kobieta tylko się z tobą pokłóciła, minęły 2-3 dni i się sama nie odezwała, pytanie, czy to była pierwsza kłótnia, czy to była 16 kłótnia w tym miesiącu, wiesz, no, jak było za dużo negatywnych emocji i też przeinwestowałeś, tak za szybko się odezwiesz, ona może stwierdzić, że znowu się podlizujesz, znowu chcesz, bo wcześniej tak robiłeś, chcesz się z nią spotykać, że ją prosisz, ci wybaczy, ale z drugiej strony są kobiety, które jak wyczują, że ty się prosisz po kłótni, to cię zdyskwalifikują i stwierdzą, że to jest nie to, że ona się nigdy w życiu nie będzie spotykać z gościem, który się prosi o spotkania, więc to zależy od konkretnej kobiety. Łapkę do góry zostaw, tak jak mówię, pakiet 15 najnowszych materiałów dostępny, 74% taniej do czwartku. Korzystaj, bo wiedza naprawdę przepotężna. To jest najmocniejszy pakiet materiałów, jaki zrobiłem. Cały zeszły rok nagrywałem po, niektóre materiały po 10-12 godzin mają, więc posłuchaj sobie, zobacz, wybierz coś dla siebie albo całość pobierz. promocja.uwodzeniewdzień.pl 74% taniej. To wszystko do czwartku do północy. Widzimy się jutro, a ja polecam obejrzeć jeszcze live'a z soboty, bo naprawdę fantastyczna wiedza z tego wyszła. Do zobaczenia, cześć.